Jedną z największych korzyści mieszkania w mieście jest to, że zawsze gdzieś słychać muzykę. George był zachwycony. Małpki lubią muzykę, a on przecież nie był wyjątkiem. Steve, proszę, muszę ćwiczyć solówkę na dzisiejszy koncert. To gwóźdź programu. George był pod wrażeniem dźwięków, jakie Betsy wydobywała z ksylofonu. Chcesz spróbować, George? Nie ma nic fajniejszego niż walenie w przedmioty puchatymi młotkami. To są tak zwane płytki. Każda wydaje inny ton. Słuchaj. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Widzisz, jakby dźwięki wspinały się po schodach. Spróbuj. Może te puchate młotki wydobywają muzykę ze wszystkiego? Żeby się dowiedzieć, trzeba spróbować. Betsy! Czas iść do fryzjera. Musisz pięknie wyglądać na dzisiejszym koncercie. Wolałabym nie brać ksylofonu do fryzjera. Co będzie, jeśli ktoś go trąci? Cóż, nie możesz go zostawić. Nie będzie czasu, żeby po niego wrócić przed koncertem. Zaniesiesz mój ksylofon do szkoły? George, ratujesz mi życie! Dobrze, koncert jest o 4, więc instrument musi być w szkole wcześniej. Jeśli chcesz, pomogę ci go zanieść. Jestem ekspertem od przenosin. George ucieszył się z pomocy Steve'a, zwłaszcza, że Steve ma zegarek. Świetnie. Ja go przenoszę tak. Betsy, na mój rekord. Jestem już w 5 klasie. Chyba potrafię wykumać, jak się przenosi ksylofon. O, tak, dobrze. Dziękuję ci, George. To do koncertu. Mamy jeszcze dużo czasu, George. George będzie musiał poczekać, czekać, czekać i czekać. George, wyluzuj, dobrze? Mamy tam być dopiero o... O, Rety, lepiej się pośpieszmy! Czemu nie mówiłeś? Nie przejdzie przez drzwi. Mogła nam powiedzieć, jak to robi. Ostrożnie! Pamiętasz, co mówiła Betsy? Nie możemy go przewrócić i popsuć. Mam pomysł. Rozbierzemy go. Włożymy części do wózka Betsy i zawieziemy. Bing, bam, bum! A potem bez problemu poskładamy. O! Widzisz? Wystarczy pomyśleć. Ty ciągnij wózek. Dotarcie do szkoły na czas poszło gładko, ale o czymś zapomnieli. Pamiętasz może, gdzie była która płytka? Mam pomysł. Poukładamy je w tej samej kolejności, w jakiej zdejmowaliśmy.
George uwielbiał jagody. A najlepsze jagody rosły na farmie Rankinsów. Proszę bardzo, George. Spokojnie. A gdzie jest pani Rankins? O, jest za stodołą ze swoim balonem. Balonem? Robiło się coraz ciekawiej. Cześć! Niezły balon, co? Czy Bill żartował? Nie było żadnych balonów. Pomożesz mi go napompować. To brzmi ciekawie. Chcesz pomóc pompować balon? Pompować? Ale gdzie on jest? Złapcie i podnieście razem. Balon był tutaj. Ogromny balon. Wielki jak stodoła. Możesz pomagać, George. George miał wrażenie, że to zajmie dużo czasu. A może nie? George, odsuń się! Super, ha? Gorące powietrze jest lżejsze od zimnego, dlatego unosi balon w górę. Pani Rankins zabierze mnie ze sobą, żebym zrobił zdjęcie pirangi szkarłatnej w gnieździe. To taki ptak. Jestem ekspertem w tej dziedzinie. Jak chcesz, możesz polecieć z nami. A daleko pani leci? Nie, tylko w górę i w dół. Zresztą będziemy przywiązani. Taką liną będzie nas trzymać, żeby wiatr nas nie porwał. A, no cóż, skoro chcesz lecieć, George. Dobrze, zaraz wracam, chłopcy, potem polecimy. Jak na mieszczucha jesteś bardzo zwinny. Nie możemy lecieć bez pani Rankins. Takie są przepisy. Pani Rankins, nastąpiło naruszenie przepisów. O, do diaska, trzeba ich gonić. O, rety. Biedny George, mam nadzieję, że nie jest za bardzo przerażony. George uwielbiał spędzać czas na wsi, gdzie nie było nic do roboty, oprócz nic nie robienia. George, są winogrona. Spróbujesz? George był zajęty nic nie robieniem, ale chętnie by wpadł na winogrona. George nie wpadł do zwykłego dołka. W tej norze ktoś mieszka. Hmm.
George! George? George dziwił się, dlaczego jego nowi przyjaciele uciekli, gdy usłyszeli panią Rankins. George, w porządku? Widzę, że wpadłeś w jedną z wielu dziur goferów. A więc to były gofery. Nigdy ich nie widziałeś? Kopią tunele i przemieszczają się pod ziemią. Te kopce to wejścia do tunelów. O! Łakome gofery kradną moje najlepsze winogrona. Wyluzuj, skarbie. Pan Calhoun, łapacz goferów, zaraz je zabierze. Zapłacę podwójnie, jeśli złapię wszystkie złośliwe gofry, gofery. A, wybacz panu Rankinsowi, gofery dają mu porządnie w kość. Calhoun przyjechał! Koniec kłopotów z goferami! O, to największy gofer, jakiego widziałem! No co ty, to jest George, małpka z domu obok. Aha! A tam są gofery. Kopce zdradzają zasięg ich tuneli. Nie widzę kopców poza tym polem, a to znaczy, że nie będą mogły uciec. Nim się zorientują, że potrzebny im nowy tunel, złapie je! Ha! Ej, nie chcemy im robić krzywdy! Oczywiście! Złapię te małe skarby i zawiozę do nowego, lepszego domu. Daleko, daleko stąd. George uznał, że uczciwość nakazuje uprzedzić gofery. Zaprosił je do swojego ogródka. Oczywiście, gofery wędrują tunelami. Więc im poradził, by przekopały tunel. Lecz gofery nie znają małpiej mowy. George postanowił sam wykopać im przejście. Dom na wsi to świetne miejsce dla małpki. Choć czasem George łamał panujące w nim zasady. Nie rysujemy po ścianach. Pamiętasz zasady? Co mówiłem o smarowaniu kukurydzy masłem nogą? Niektóre zasady miały sens, ale niektóre oznaczały niewykorzystanie stóp. Zwierzęta na drzewie nie musiały się przejmować jakimiś zasadami. Drzewo sprawiało wrażenie doskonałego miejsca dla małpki. Tak, drzewo było dobre. Ale mogło być lepsze. Ciepły, puszysty ręcznik będzie teraz bardzo przyjemny, co?
No chodźmy. George nie mógł mieszkać na drzewie i nie zmoknąć, tak jak w domu. Chyba że będzie miał domek na drzewie. Będzie mógł wprowadzić własne zasady. Następnego ranka George wziął się do pracy. Wybrał najlepszą gałąź. Przygotował materiały. Karton po lodówce. Potrzebował czegoś sztywniejszego. Poszedł sprawdzić, z czego zbudowane są inne domy. Cześć, George. Podoba ci się nowy kurnik? To plan kurnika. Oczywiście. Potrzebny był plan. Ładny. Jeżeli chcesz coś zbudować, weź potrzebne drewno. Witaj, George, tu jestem. To dużo drewna. Będziesz coś budował? Potrzebujesz gwoździ? Gdy wstajesz niewyspany, zwykłe rzeczy wyglądają dziwnie. Idziesz się napić wody? A dziwne, jeszcze dziwniej. Trenuję w butach grawitacyjnych. Jutro jest wielki dzień. Odbędzie się mój pierwszy lot rakietą. Znowu. George, patrz, ale niczego nie dotykaj. Cóż, warto też poćwiczyć spadanie, chyba. Dzień dobry, chłopcy. Pamiętacie profesora Einsteina i profesora Pizzę? No, gotów zostać pierwszym normalnym facetem w przestrzeni? Nikt na Ziemi nie jest bardziej gotowy i normalny. Proszę spytać małpki. Zna pan cel misji? Naprawić kosmiczny teleskop Einsteina Pizzy. Zwyczajny teleskop sprawia, że odległe przedmioty wydają się bliższe. Ale nasz teleskop jest znacznie większy, więc widzi znacznie dalej. Jest w przestrzeni, z dala od negatywnych zakłóceń atmosfery ziemskiej. Zrobił to niezwykłe zdjęcie odległych planet i mgławic, nie z tej Ziemi. Ale się zaciął i fotografuje tylko Ziemię. A ściślej jest skierowany prosto w kuchenne okno profesora Pizzy. Ostatnio przysłał tylko zdjęcia gotującego profesora i jego psa liżącego ciasto. Zobaczyliśmy je dopiero po zjedzeniu ciasta.
Żeby naprawić teleskop, wymieni pan 4 prostopadłościenne baterie. O, usiądź tutaj. Wymieni pan też 3 cylindryczne żyroskopy. Żyroskopy pomagają sterować teleskopem. To zbyt skomplikowane, wyjaśnię innym razem. Wybacz, George, to skomplikowane dla małych małpek. Nie, miałem na myśli pana. O, tak. Usunie pan nakrętkę śruby teleskopu za pomocą tego klucza. Gdy się przesunie dźwignię w lewo, klucz kręci się w lewo i luzuje. Żeby przykręcić, przesuwa się dźwignię w prawo i klucz kręci się w prawo. O, słyszysz, George? W lewo luzuje, w prawo przykręca, nawet w kosmosie. Okej, czas startować. Gdy wyjdę w przestrzeń kosmiczną, muszę zamknąć za sobą ten włas. Tak jak w domu? Nic pan nie musi robić. Zaprojektowaliśmy automatyczne zamykanie i blokowanie po wyjściu. No to jak wejdę z powrotem? Nie widzę klamki. O, pewnie jest tajny przycisk. Nie mówcie mi, że nie zaprojektowaliście powrotu do statku po wykonaniu misji. Automatyczne blokowanie drzwi to pomysł pizzy. Nie, mój pomysł to automatyczne zamykanie drzwi. To on wymyślił blokowanie. Musimy odwołać misję. O nie, proszę. A jeśli ktoś poleci ze mną i otworzy mi drzwi od wewnątrz? Nie ma miejsca dla drugiej osoby. Dziesięć, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! George, jesteśmy w kosmosie, razem! Pies skaczący po chodniku mógł oznaczać dwie rzeczy. Pierwsza, iskra znów uciekła. I druga, George znów się bawi w naśladuj lidera. Dla prezesa takie zachowanie było pozbawione godności. Nawet w przypadku małpki. Mam cię! Czas wracać do domu. Cześć, George! Pa, George! Gdyby tylko prezes był zabawowym psem, jak Iskra. Prezes go nabrał. Przybiegł po schodach na górę, żeby się bawić. To doskonała pora, żeby zagrać w nową piłkę nożną.
Teraz prezes już nie chce się bawić. Ten pies sam nie wie, czego chce. O! Wypadek? Zaraz cię wytrzemy. George postanowił już dziś nie zawracać głowy prezesowi. Teraz prezes znów chce się bawić. George nie mógł zrozumieć. Ale nie narzekał. Nigdy nie widział, aby prezes tak się zachowywał. George postanowił posprzątać, żeby prezes potem nie miał kłopotów i nie zniechęcił się do zabawy. Teraz jesteś czysty. O nie! Co się stało? Biurko? Ktoś tutaj... George! George, co ty wyprawiasz? To nie ty? No to kto? Nic się nie stało, powiedz prawdę. George nie chciał, by prezes miał kłopoty, ale nie miał wyboru. Przecież nikt nie będzie krzyczał. Cóż, skoro nikt nie będzie krzyczał... To prezes? George, zastanów się. Wyobrażasz sobie prezesa robiącego taki bałagan? George zastanawiał się, o czym pan Szkło i pan Zubel rozmawiają. Okej, okay, nie chce pan moich dzieł, ale jeśli pan powie, jakich obrazów pan szuka, zdobędę je. Witaj, George. Cześć, jesteś małpką? To gratuluję. Jakich obrazów szukam? Proszę spojrzeć na mój budynek, na mój hol, są wyjątkowe. Chcę, by obrazy w holu były wyjątkowe, tak jak cała reszta. Proszę spojrzeć! Już wiem! Suberm to malarka dla pana. Chodźmy do niej. Jest wyjątkowa? Tak, ma wielki talent. Możesz iść z nami, George. Polubicie. Malarka, która mieszka w zoo. Niezłe, wyjątkowe. Więc Suberm ma słonia? To też wyjątkowe. Suberm nie ma słonia. Suberm jest słoniem. Poznajcie się. Suberm. Słonica jest malarką. To jest wyjątkowe! Suberm złapała gąbkę. Pewnie chciała zmyć to, co namalował George. Patrz, jak używa gąbki, George. Ura!
To jej podpis. Skończyła? Biorę to. Przyjdź malować razem z Suberm innym razem, George. Jest świetny. Niepowtarzalny. Chce pan, żeby wyglądał szczególnie? O to chodzi. Taki jestem. Chodźmy do mojego studia. Iskra chciała się jeszcze pobawić. Pan Szkło nie będzie zadowolony. Ale może George zdoła coś z tym zrobić. George poprosił Suberm, żeby zrobiła kopię uszkodzonego obrazu. George wreszcie wymyślił zabawę, w którą prezes łaskawie się z nim bawił. Prezes, to miło, że bawisz się ze swoim przyjacielem George'em. Tylko, że prezes się nie bawił. Próbował bronić godności swoich drzwi wejściowych. Rozpoczynający się właśnie sezon na pchły nie ułatwiał mu pracy. Oho, pierwsza pchła w sezonie. Ha, pójdę kupić mydło przeciw pchłom. Ty popilnuj drzwi, prezes. Witaj, George. Wreszcie prezes mógł podrapać swędzące miejsce, co przyniosło mu ulgę. Lecz nagle spostrzegł, że jest bez uniformu. To uwłacza godności. Musi znaleźć obroże. Chcesz się napić tej brudnej wody? O, to przykre. Bez obroży? O, nie masz domu. Och, nie martw się. Dam ci wody i kochający dom. Proszę bardzo. O.
nie było prezesa. Nigdy wcześniej nie opuszczał stanowiska. Kim była ta pani i dokąd zabierała prezesa? Sisley! Znalazłam kolejnego włóczęgę, któremu możemy pomóc. Prezes nie rozumiał, dlaczego ta miła pani przyniosła go do takiego strasznego miejsca. Och, jaki z ciebie przystojniak! I wyglądasz tak wytwornie. No, może nie jest tak źle. Ta pani ma doskonały gust. Nie denerwuj się. Znajdziemy ci nowy dom pełen tego, czego pragniesz. Ale prezes pragnął się stąd uwolnić i wrócić do swojego holu. Jeszcze nigdy nie cieszył się tak na widok George'a. To było oczywiste, że chce wrócić do domu. Jamnik znaleziony na ulicy. Sisley, od dawna masz tutaj małpkę? Co? Nie ma żadnej małpki. George miał już dość kąpielowej żaby i wyścigów motorówek. Potrzebował nowych zabawek do kąpieli. Już po kąpieli, George? No to wracaj do wanny, bo ociekniesz. To było pudełko z różnymi drobiazgami, którymi George nigdy się nie bawił w wannie. Żaden z tych przedmiotów nie nadawał się do żadnej fascynującej zabawy. Koniec tej nieciekawej kąpieli. Niektóre przedmioty same się poruszają. Nadają się do kąpieli. George nie wiedział, jak wyjąć te rzeczy z odpływu. Spłynęły wraz z wodą, więc to logiczne, że jeśli doleje wody, powinny wypłynąć z powrotem. Czekaj, George, woda się cofa do zlewu i nie wiem dlaczego. W łazience też? O nie, wezwę hydraulika.
George lubił, kiedy przyjeżdżał pan Ager, hydraulik. Miał najwspanialszą na świecie skrzynkę z narzędziami. Miło znów pana widzieć. Czyżby? Wzywa się mnie wtedy, kiedy ktoś ma kłopot. Gdyby choć raz ktoś zadzwonił i powiedział: proszę przyjechać na ciasto. Chciałby pan zjeść ciasta? Chciałbym, ale mam robotę. Gdzie jest główny zawór wody? Och, na dole. Pokaż, prezes. Hej, George, możesz popatrzeć. Te rury prowadzą do wszystkich pomieszczeń w budynku. Jednymi wpływa woda, drugimi odpływa. Ten główny zawór odcina wodę we wszystkich mieszkaniach. Już! Nikt nie będzie miał wody, dopóki go nie odkręcę. To jak posiadanie władzy. Tym się przepycha. Nie ma nic. Zatory to sprytni i podstępni wrogowie. Przepychacz wciska wodę do rur i przepycha zator. A, jest! Znalazłem zator! Namierzony! Kapelusz pana w żółtym kapeluszu był niezwykły. Ale co czyniło go takim szczególnym? George, chodź już, musimy iść. Kiedy włożę kapelusz, będę gotów, by wyjść z mieszkania. Co? Dobrze, to było zabawne, ale znasz zasadę. Nie wolno się bawić żółtym kapeluszem. George'owi bardzo się podobał żółty kapelusz. Jego czapka nie była taka wyjątkowa. Chciałbym je zwrócić. Były żółte, ale po jednym praniu są szafranowe. Mam wygłosić ważny wykład i chcę, żeby moje szorty były żółte. Chciałbyś mieć kapelusz, George? Który ci się podoba? George chciał mieć duży żółty kapelusz, ale na świecie był tylko jeden taki. Cóż, no to przymierz kilka, aż znajdziesz odpowiedni dla siebie. George zaczął szukać nakrycia głowy. Hej, gdzie jest dziś George? Nie poznałem cię. To niedobry model. Niektóre modele pasują do niektórych ludzi, a niektóre nie. Przyjaciele George'a nie docenili jego nakryć głowy. Wybranie właściwego modelu nie było łatwe. Dlaczego żółty kapelusz jest taki wspaniały? To sama przyjemność. George, muszę włożyć kapelusz na wystąpienie w muzeum. Proszę, nie baw się nim.
tego właśnie chciał George. Fajnego kapelusza do zabawy. George chciał, by jego kapelusz nie był jakimś zwykłym kapeluszem. Czapka posłuży za wzór. Będzie potrzebny otwór. Bo to ma być zabawny dozownik lodów. Przestał być zabawny, kiedy zamroził mu czubek głowy, a potem zaczął przeciekać. George rozwiązał ten problem, używając grubego kartonu. I rozynek zamiast lodów. Miał to być zabawny podajnik przekąsek. Małe małpki potrafią zająć dużo miejsca, zwłaszcza kiedy mają mnóstwo rzeczy. No, to już ostatni, George. George? Nie sądzisz, że moglibyśmy to wszystko komuś oddać, zamiast trzymać w piwnicy? Przecież nie będziesz tego używał. George uważał, że wszystko trzeba przechowywać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać. No dobrze, no. Znieśmy to na dół. Prezes najbardziej cenił sobie porządek w holu. Pragnął tylko, aby małpka też to ceniła. O, przepraszam, prezes. To już wszystko? To mniej niż połowa. O, pod 30 znów zaciął się dzwonek. Prezes zaprowadzi was do piwnicy. Świetnie. George, pójdę po resztę pudeł. Ty i prezes poszukajcie miejsca. Ale nie schodź z pustymi rękami. Prezes postanowił znaleźć miejsce na rzeczy George'a. Pierwszy raz prezes był w piwnicy sam. Gdzie poleciała ta piłeczka? Dobry pies portierski niczego się nie boi. Mm-hmm.
Na co, chłopcy, czekacie? Czemu nie znosicie pudeł na dół? Cóż, wrócę na górę po pozostałe pudła. George wiedział, że w piwnicy coś musiało przestraszyć prezesa i zastanawiał się, co to było. Prezes nie może pozwolić, by George zszedł do piwnicy sam. Jest psem portierskim i to jego praca. Nie ma się czego bać. Piwnica to skład rupieci. Nie ma tu nic strasznego. Z wyjątkiem tego straszliwego dźwięku. George? Nic ci się nie stało? Spokój! Coś w piwnicy ich przestraszyło. Zejdźmy tam razem i sprawdźmy. Cóż, muszę poczekać na elektryka. Prezes też wolałby czekać na elektryka. Wyjazdy do wiejskiego domku pana w żółtym kapeluszu zawsze były przyjemne. 99 żółtych serc mam, 99 serc. Gdy jedno z tych serc serdecznie ci dam, 98 żółtych serc mam. 23 żółte serca już mam, 23 serca mam. Gdy jedno z dwóch serc serdecznie ci dam, jedno tylko serce już mam. Spędzanie czasu na wsi było jeszcze przyjemniejsze dzięki spotkaniom z wiewiórką Skoczką i odwiedzaniu mieszkańców farmy Rankinsów, włącznie z panią Rankins. Dzień dobry, George. Mamą kurą i jej sześcioma kurczętami. Mama kura nauczyła kurczęta chodzić dumnie, jak przystało na młode kury. Właśnie był czas kąpieli, bo bycie dumnym jak kura wymaga czystości. George! Możesz tu podejść? Wkrótce przyjdą sąsiedzi na comiesięczny obiad, więc musisz pójść do sklepu. Zabrakło wykałaczek. Na przyjęciu drobne przekąski nadziewa się na wykałaczki. Kupisz też pianki cukrowe i nową talię kart. Na starej są resztki dżemu. Weź tę listę do sklepu Adi i Luka, dobrze? Bądź grzeczną małpką! W tym czasie mama kura znalazła odpowiednie miejsce, by wykąpać kurczęta.
Kurczęta chciały grzecznie pobiec do mamy kury. Ale nie mogły wrócić tą samą drogą. Mama kura też nie mogła do nich dołączyć. Po uważnym zbadaniu sprawy uznała, że nie można się dostać na wyspę, ani się z niej wydostać. Najmłodsze kurcze było dumne, że znalazło sposób, aby przejść na wyspę. Ale teraz i ono jest tam uwięzione. Sklep Ady i Luka to super miejsce. Rozdają darmowe pikle. Chyba kurczęta mają kłopoty. Sześć kurcząt czeka na uwolnienie. W mieście nadeszła pora snu. O tej porze wszystkie małe małpki lubią słuchać bajek. George najbardziej lubił bajkę o 00 piesku. Zadaniem super szpiega jest odkrywanie sekretów, a 00 piesek jest w tym najlepszy. Ma wiele pomocnych narzędzi. No, to jest peryskop. Pamiętasz? W środku rury są dwa lustra. Lustro na tym końcu odbija to, co widać w lustrze na drugim końcu. Dlatego 00 piesek wszystko dobrze widzi, sam będąc niewidocznym. Koniec. Dobranoc, mała szpiego małpko. Następnego dnia George zaczął ćwiczyć, żeby być super szpiegiem jak 00 piesek. George, jeśli masz papier na makulaturę, to włóż go tutaj, dobrze? George! Super szpieg powinien mieć szpiegowskie imię. George został 00 małpką. Pani profesor, zastanawiałem się... Możemy się spotkać za godzinę? Super szpieg musi być sprytny, cichy. I szybko chwytać rękami i stopami. Jest coś, co chciałbym kupić dla George'a. Będzie zachwycony. Czasem super szpiedzy muszą się ukrywać. O, świetnie. Do widzenia. George jest super szpiegiem dopiero od 2 minut, a już jako 00 małpka rozpoczął pierwszą misję. Dowiedzieć się, co pan w żółtym kapeluszu chce mu kupić. Tylko nikt nie może go zobaczyć. George? Bycie niewidocznym jest bardzo trudne. Hej, co słychać? Co, George? Nie.
Nawet kałuże mogą cię zdradzić. Ma pani to? Szczekająca iskra jest gorsza od kałuży. Szpieg za nic na świecie nie chce zwracać na siebie uwagi. To chyba iskra. Na pewno znowu uciekła. Oczywiście nie każdy pies jest dobrym szpiegiem jak 00 piesek. Złapałem! No, znaleźliśmy iskrę. Przepraszam, poukładamy. Nie, nie trzeba, tylko zabierzcie iskrę. Dzięki, do widzenia. Zobaczymy. Powinien gdzieś tu być. George? Świat jest pełen niespodzianek. Ale ta była wyjątkowa. To miała być pierwsza wystawa robotów w muzeum. No, co o tym sądzisz? Wszystkie tak łatwo się obsługuje? Niektóre nawet łatwiej. George, weź soku z winogron. Czekaj! Nie jest do picia. Trzeba go wylać na dywan. Dalej, śmiało, możesz rozlać. No baw się. No, łatwy, prawda? Chcę taki. Ten ma dość delikatny chwyt, by wykonywać operację lub robić to. O! A tu są przykłady wyobrażeń ludzi na temat wyglądu robotów. Tutaj umieścimy pańskie rzadkie okazy. Dostarczy je pan przed dzisiejszym otwarciem, tak? Przyniosę je, gdy odprowadzę George'a. Odbiorę. Hej! Uważaj! A? O! Przepraszam. Gdzie ja postawiłem te... George, widziałeś gdzieś moje pudło robotów? George, te zabawki to nie zabawki. Cóż, to są zabawki, ale nie do zabawy. To znaczy, cóż, no wiesz, długo je trzymałem. Dziś to cenne okazy kolekcjonerskie. Dzięki. Masz, pojeździ pojazdem marsjańskim.
Ach, podoba się prezesowi. Dobrze, George. Muszę go zabrać. Dzięki. Na razie. Nie wiedziałem, że prezes tak lubi roboty. Wtedy George wpadł na pomysł, żeby zbudować robota dla prezesa. Tylko jak się buduje roboty? Pan w żółtym kapeluszu nie zabrał jednego. Została też instrukcja. To jest tylko model robota. Prawdziwy robot porusza się sam. Wtedy George zdał sobie sprawę, że nie zbuduje robota, bo nie potrafi skonstruować silnika. Żeby poruszyć robota, miał tylko własne mięśnie. Z okazji Tygodnia Dziedzictwa pan w żółtym kapeluszu malował pomnik w bezkresnym parku. A George mu pomagał. O, przegapiłem. Dzięki, George. A, mój kapelusz! O, dzięki, George. Przyglądasz się pajęczynie. Pająki budują pajęczyny ze specjalnej nici pajęczej. Mieszkają w pajęczynie. Aha, i łapią w nią pożywienie. Czekaj. Pająki nie jedzą jabłek. Jedzą małe owady i muchy. George nie miał zamiaru jeść much, ale pajęczyny tak bardzo mu się spodobały, że zastanawiał się, czy nie utkać małpiej pajęczyny, w którą łapałby jedzenie dla małpek. Nie, wpadł do twojej sieci, więc jest twój. O, okej, to na razie. O, oby farba wyschła przed deszczem. George nie mógł się doczekać, kiedy zacznie tkać małpią sieć. Tylko jak małpki tkają sieci? Najpierw George poszukał pajęczynowatych przedmiotów. Jak nici. Pajęczyna George'a wcale nie wyglądała źle. George, będzie padać. Mógłbyś zanieść folię malarską do parku, żeby ochronić pomnik przed deszczem? P-
prezes. Popsułeś George'owi to jego coś. Najpierw pomyślałem, że to wielka pajęczyna. Przyniosę ci te folie z piwnicy. Nić wyglądała porządnie, ale George chciał czegoś mocniejszego. Gumka wydaje się mocna. Sieć wygląda nieźle, ale czy okaże się mocniejsza od jamnika? Tak, zdała egzamin z jamnikoodporności. George chciał pokazać prezesowi, do czego służy pajęczyna. Sobota to najlepszy dzień, żeby stać na nabrzeżu i podziwiać łodzie. Są tu holowniki, motorówki i jamniki. Jamniki? Hej, to prezes! Prezes lubił wszystko, co się wiązało z żeglarstwem. Łopot żagli, kiedy łapały wiatr. Sposób, w jaki portier wykorzystywał wiatr, by łódź płynęła szybciej, i tę ilość wody między ich łodzią, a najbliższą bałaganiarską małpką. No, nie wiedziałem, że żeglujecie. Jasne. Prezes tak bardzo lubi żeglarstwo, że dałem mu łódeczkę. Picie wody przypomina mu o żeglarstwie, które kocha. Jeśli chcecie zobaczyć piękne łodzie, oglądajcie dziś Piratów z Łajby Mórz. Każdy program związany z łodziami interesował prezesa. Kiedy zobaczyłem go pierwszy raz, sam chciałem zostać piratem. To żaglówka, więc George zaczął dmuchać, żeby pływała. Chodźmy, George. Program Historia Oceanów przedstawia film Piraci z Łajby Mórz. Chciałbyś popływać takim żaglowcem, prezes? To była łódź, której nie zatopi małpie dmuchanie. Żaglowiec Łajba Mórz został zaatakowany przez zuchwałego pirata Czarnookiego Zbira. Łódź piracka z prawej burty! Wszyscy na stanowiska! Na wiatr, sterniku! Dawniej łodzie były takie dumne i piękne. Chciałbym być kapitanem starej daty. Najbardziej zadbaną łodzią był żaglowiec dostojny. Dowodził nim słynny na cały świat kapitan prezes. Żaden kapitan nie był taki bystry, zorganizowany i z mokrym nosem. Droga wolna, kapitanie prezesie! Dziękuję panu. Pańska aprobata wiele dla mnie znaczy. Załoga kapitana prezesa była zdyscyplinowana i sprawna. Uuu.
Nikt nie potrafił tak pędzić z wiatrem jak kapitan Prezes, największy żeglarz w historii wiatru. Ale ta podróż nie miała być spokojna. Na pokładzie zjawił się nowy załogant. Nowy pierwszy oficer George był bałaganiarską małpką z kanapką z dżemem. Kapitan Prezes się nie przejął. Wsadził małpkę do aresztu i obronił godność statku. Jako pies portierski Prezes wiedział, że zagrożenie dla czystości jego holu może się zjawić w każdej postaci. A zwłaszcza w postaci małpki z kanapką z dżemem. Prezes robił co mógł, aby brudzące przedmioty trzymać z dala od holu. W końcu hol psa to jego twierdza. O, mała małpka. Zatrąb do niej, dobrze? Witaj, psinko! Aha, łeb sięga trzeciej klamry. To trzy miary wysokości. Aha, cztery paski długości. Dokładnie cztery miary. Bardzo dobrze. Prawdziwe królewskie znamie, jak mówiła księżniczka. Dzięki za pilnowanie holu. Witam. Mogę w czymś pomóc? W żadnym razie. Muszę odegrać fanfarę. No i czy to on? Tak sądzę, wasza wysokość. Wysokość? Co? Stoimy przed jej książęcą mością, księżniczką Bratwi. Więc złóżmy pokłon. Ach, prawdziwa księżniczka w naszym holu. A teraz wyjdźmy. Hej, zaczekajcie! Nie możecie zabrać prezesa. Chyba nas poniosło. To może być potomek królewskiego jamnika Bratwi. Królewski pies. Wiedziałem, że jest wyjątkowy. Musimy się udać do królewskich komnat i wykonać test. Tylko jeśli pójdę z wami. Jesteście zaproszeni. Zwłaszcza kudłata małpka. Teraz jedziemy. Teraz zajechaliśmy. Witam w królewskich komnatach.
George bywał w parkach mniejszych od królewskich komnat. Ładnie! Bardzo czysto! Teraz wykonamy ostateczny test. Bratwijski jamnik królewski ma mieć wagę jednego hełmu. Wskakuj, prezes! Waży znacznie więcej niż hełm. Nie jest królewski. Nie powinniśmy go zważyć bez małpki? Tyle samo! Jest królewski! Bez wątpienia. Jesteś szczególnym psem, prezes. Nie prezes! To Lord Percival Szczekacz XV. Percival Szczekacz? Teraz Lord Percival zajmie należne mu miejsce w nowym domu. Nowy dom? Mamy tutaj zamieszkać? Nie pan, Lord Percival. George marzył, aby polecieć w niebo i dziś marzenie się spełniło. Przepraszam za spóźnienie, ale satelita spadł na ziemię i trzeba go natychmiast odzyskać. Przed nami statek badawczy Einsteina Pizzy. Czas naszej misji się kończy. Nie guzdrajmy się. Musimy się śpieszyć. Trzeba znaleźć i wyłowić tego miniaturowego satelitę. Spadł niedaleko, lecz nie wiadomo, gdzie dokładnie. Przeszukacie dno morskie łodzią podwodną. Łodzią podwodną? Ha, George, płyniemy łodzią. Są pytania? Pan w żółtym kapeluszu. Zwróciliście się do nas z powodu naszych sukcesów w kosmosie. Właściwie dlatego, że małe łodzie podwodne są zbyt ciasne. Nie lubię, gdy ryby na mnie patrzą. Do roboty! Warunki atmosferyczne szkodzą powłoce satelity. A jego obwody niszczą ją, gdy tu rozmawiamy. To znaczy, że woda przecieka do wnętrza i moduł danych ulegnie zniszczeniu, jeśli się nie pospieszymy. A, rozumiem. Gotowi. Dobrze, George. Wypatruj tego satelity. O. Już znaleźliśmy satelitę? Nie, i nie wiem, co to jest. A, o to chodzi. Zbudziliśmy żółwia morskiego. To urządzenie lokalizujące satelitę. Jesteśmy blisko. Są blisko. Są blisko. Właśnie mówię. Słyszę. Chwilę, chyba mamy problem. Rafa blokuje dostęp. Można ją jakoś ominąć? Jest wąskie przejście. Łódź podwodna się nie zmieści. Wracajcie na powierzchnię. Spróbujemy innego sposobu. W
Satelita jest w tej rafie. I nie ma się tam jak dostać? Nie wiem. Znamy się na kosmosie, nie na morzu. Wy tam na statku! Nie ruszajcie się! George, czy to ty? Panie Quint, co pan robi na tych wodach? Badam tutejsze życie morskie. Hej, jest pan ekspertem od ryb i wody. Można by się tam dostać i wydostać satelitę. Nie tą wanną. Rafa koralowa to delikatne środowisko. Taki statek je zniszczy. Jedyną drogą jest tunel o tej wielkości. Proszę wziąć George'a. George to zrobi. Nic bardziej nie podsyca wyobraźni małpki niż dźwięki koncertu na żywo. George zastanawiał się, jak to jest być dyrygentem. Ale niezbyt długo, bo znów poniósł go nowy fragment muzyki. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. A teraz czas wyłonić zwycięzcę naszego konkursu. Zwycięzcą jest miejsce B3. George, ty siedzisz na B3, wygrałeś. Tu jest zwycięzca, George wygrał. Haha, wygrał ten młody człowiek. On jest małpką. A więc ta młoda małpka będzie dyrygentem na najbliższym koncercie dla dzieci w parku. Podejdź do mnie po koncercie. Witaj, witaj. George, wiesz, co robi dyrygent, tak? O, może ci wytłumaczę, żebyś to robił bez przewracania się. W muzyce jest dużo liczenia. Na przykład liczenie tempa, szybkości muzyki. Dyrygent utrzymuje tempo muzyki małą pałeczką zwaną batutą. Mogę liczyć tempo o tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To się nazywa takt na 4/4. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dobrze. Są też inne takty. To takt na 3/4. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
Widzisz, George? Teraz spróbujemy razem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Łapiesz? Thank you.